Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Przedstawiam naszą nową pracownicę, pani Maria Rajewska. Rajewska. Leska. Rajewska. Pani Wando, proszę się zająć tym, dobrze? No już oczywiście. Dziękuję. Panie kierowniku, chciałabym wyjść. Czy to bardzo pilne? Mam lekarstwo do wykupienia. Ale przecież apteki otwarte są do ust. Tak, ale ja już 5 dni boję się, że przepadnie. No już dobrze, niech pani idzie, ale pani Halinko, proszę pamiętać, że... Ja bardzo szybko, panie kierowniku. Tak wcześniej być skończył. Pani Basiu, chodziłoby o to, żeby pani jakoś wprowadziła panią Marię. No oczywiście. Dwa namioty? Pani jako prawnik orientuje się. Gdzie pana posadzimy? No, a śpiwory? Na razie koło którejś z pani. No to może koło pani Alusi. A nie, koło pani Alusi to się zablokuje przejście do telefonu. Za kogo ty Ela! Tak. Pani Elu? Tak. Ale nie znajdzie coś innego. Znajdzie się w żadnym wypadku. Nie. Nie śpią, nie muszą być. Zielona trawka zieloną trawką, wiesz. A się nie będzie mieć? Już? Zaraz na to zielić? Pani Mario, kiedy pani obchodzi imieniny? W sierpniu czy w grudniu? Ja właściwie nie obchodzę. Ale kiedy? Wie. W grudniu. Tak. Proszę. A dla pani? Nieważne, proszę bardzo. Gdzie są moje długopisy? Halina, proszę, dziękuję. Halina, jak pokażę z karanie boskie. Przepraszam. Nic na nic się nie położy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale ten, niech pan przyjdzie, jak będzie koleżanka na okienku. Ja tego nie załatwię. Trzeci raz przychodzę, tej pani nie ma. Mówię panu, niech pan poczeka w korytarzu. Wróci, to załatwi. Kiedy wróci? Nie wiem, nie chodzę za nią. O co chodzi, pani Basiu? To jest sprawa na okienko, ja tego nie załatwiam. A kto dzisiaj jest na okienku? Pani Halina. No to, to ona się zwolniła? Przepraszam. No, pani Marysiu, to może by pani zaczęła od jutra?